Profesorze, w swojej najnowszej książce, która już wkrótce ukaże się, po raz kolejny uczy Pan dystansu i pokory do chirurgii plastycznej. Do tego, że nie są to operacje z próżności, operacje na życzenie, ale tak naprawdę bardzo skomplikowane procedury, które nieraz ważą na życiu i zdrowiu pacjenta. No ale to mówimy o chirurgii plastycznej, tej takiej w szerokim rozumieniu tego słowa. Proszę Panią, to jest, ja tutaj nie przesadzam, to jest specjalność niesłychanie trudna. Tam na górze chyba takie czerwonawe książki są. To jest jeszcze niekompletne, prawda? To jest 7-tomowe wydanie podstawowego podręcznika chirurgii plastycznej. A w tej chwili mamy już podręczniki, o, to jest jeden z tomów, 8-tomowe, gdzie ilość stron poświęconych tej specjalności jest w granicach gdzieś 8000 stron. Nie ma tego w żadnej specjalności, bo tak na dobrą sprawę, to my musimy być trochę i laryngologami, i neurochirurgami, i prawda, chirurgami ogólnymi, ortopedami i tak dalej. Z wszystkiego trzeba trochę umieć. Ja to się śmieję, że to ma swoje drugie oblicze, że jesteśmy też takimi uniwersalnymi dyletantami, bo wszystkiego po trochę, a nic, prawda, a nic tak do głębi nie jest opanowane. Ale jest to specjalność niesłychanie trudna, szeroka, która nie ma naprawdę swojego odpowiednika. Nie ma odpowiednika dlatego, że operujemy od dużego palucha aż po czubek głowy, w każdym wieku, od niemowlaków, prawda, aż po stulatków prawie. No i wreszcie operuje się wady wrodzone, nowotwory, urazy, a więc praktycznie rzecz biorąc prawie wszystko, co jest na powierzchni ciała. No nie zagłębiamy się tam do jamy brzusznej czy do jamy klatki piersiowej, bo to już jest torakochirurgia albo ta abdominochirurgia, którą uprawiają przeważnie chirurdzy ogólni. Także przyswojenie sobie tej wiedzy jest niesłychanie skomplikowane i zajmowało zawsze wiele lat, z tym, że sytuacja się zmienia, bo w przeszłości były takie duże ośrodki, w których wykonywano wszystko, chociażby jak ten szpital, który prowadziłem, prawda? Myśmy musieli wszystko operować, bo nie było gdzie odesłać pacjenta. Taki szpital inny tego typu, kiedyś widziałem, nawet tam operowałem, szpital badaczy w Chinach. 300 łóżek tylko na chirurgię plastyczną. To w tej chwili się zmieniło. Nie ma już tych dużych centrów. Może jeszcze został ten ośrodek, Instytut Chirurgii Plastycznej w Nowym Jorku, ale on nie ma tak dużo łóżek, natomiast on jest niesłychanie bogato wyposażony we wszystko, co dusza zapragnie, jeśli chodzi o diagnostykę, o planowanie, o w ogóle o takie super nowoczesne leczenie. I tak z tej chirurgii, chirurgia ta plastyczna w pewnym okresie czasu, tak jak ja to określam, zawłaszczała inne terytoria. To znaczy wchodziliśmy tam, gdzie operowali laryngolodzy, operując powiedzmy nosy czy uszy, czy czasami wycinaliśmy przepukliny mózgowo-oponowe, a więc zabieg należący do neurochirurgów, prawda, czy przestawialiśmy oczodoły, a teraz właściwie zachodzi zjawisko, które bym porównał do rekonkwisty. Jak Hiszpanie odbijali od Arabów, Maurów Półwysep Iberyjski, tak step by step zabierali, co było kiedyś ich. To znaczy, wyodrębniło się leczenie oparzeń, bo to jest już super specjalizacja wymagająca specjalnych warunków, narażona wybitnie na zakażenia, a więc nie powinno tego być obok czystych zabiegów operacyjnych. Wyodrębnia się coraz bardziej chirurgia ręki,
to już są kliniki osobne, które poświęcone są tylko temu zagadnieniu. A przecież myśmy robili replantację palców, prawda, czy rąk. Teraz przejęli to inni koledzy. I tak się dzieje na przykład z operacjami szczękowymi. Operacje szczękowe, nie mówię o żuchwie, ale szczękowe, to myśmy wprowadzali. A teraz w zasadzie potrzebna jest specjalizacja z chirurgii szczękowej, license, prawda? No i to przeszło w ręce naszych kolegów, także chirurgia... Czy możemy powiedzieć w takim momencie, że ta chirurgia plastyczna, chirurgia rekonstrukcyjna leży u podstaw każdej późniejszej już gałęzi? Można powiedzieć tak, bez większej przesady, bo nawet powiem Pani, że w przeszłości były takie próby przemieszczania mięśnia najszerszego grzbietu na mięsień piersiowy, żeby zwiększyć jego ukrwienie. A więc nawet do kardiochirurgii żeśmy próbowali zaglądać. To było bez powodzenia, prawda? Ale takie zdarzenia miały miejsce. Więc mówię z takiej, jak gdyby bardzo rozgałęzionej wiedzy, zaczyna się to trochę kurczyć i w tej chwili trudno jest wymagać od kogoś, kto zaczyna specjalizować się w chirurgii plastycznej, żeby umiał na przykład właśnie przestawiać te oczodoły, bo on tego nigdy nie będzie robił. Prawda? Ale trochę żal mimo wszystko, że ta chirurgia w taki sposób, właśnie jak pan profesor powiedział, kurczy się, a dla pacjentów jest po prostu operacjami powiększania piersi. Proszę Panią, tak, ale mówię, to wszystko steruje w tej chwili niestety w stronę chirurgii estetycznej. Każdy z moich asystentów, jak odchodził, to bił się w piersi, że poza chirurgią estetyczną będzie jeszcze pracował na oddziale jakimś chirurgii, powiedzmy, plastycznej, tej właściwej, albo będzie współpracował z ortopedami czy z laryngologami, i niewiele się z tego sprawdziło. Prawie wszyscy przeszli do chirurgii estetycznej. Zostało sporo zapaleńców, którzy uprawiają tę chirurgię plastyczną, ale w pewnym ograniczonym zakresie. Więc stąd też zasadne bywają pytania pacjentów, czy pan powiedzmy potrafi zrobić osteotomię tam bródki, czy zoperować przykucz dipitrena, bo nie wszyscy już będą to umieli. Nasila się taka super specjalizacja, która ma swoje plusy, bo to się osiąga w pewnym sensie mistrzostwo w jakimś tam wąskim przedziale tej chirurgii, ale nie zawsze wydaje mi się jest to korzystne. Dla pacjentów chyba było lepiej, jeśli był ten jeden chociaż boss na oddziale, który przynajmniej porozdzielał te zadania pomiędzy swoich asystentów. Tak jak kiedyś było na chirurgii ogólnej. Klinika profesora Brosa we Wrocławiu liczyła około 100 łóżek. Jak profesor odszedł na emeryturę, z tego się utworzyło 3 czy 4 kliniki, prawda? Niby to samo, ale nie to samo. A tam za czasu profesora Brosa to i przeszczepiano nerki, i operowano serca. No robiono wszystko, co wchodziło w zakres tej szeroko pojętej chirurgii ogólnej. Ale w tej chwili z czego to wynika, że tej chirurgii plastycznej jako takiej jest coraz mniej w szpitalach, że w większości to są prywatne kliniki? Proszę Panią, nie powiedziałbym, że jest mniej w szpitalach. Jest więcej ośrodków, które uprawiają tą chirurgię w niepełnym zakresie. I część chirurgów plastyków współpracuje, tak bym powiedział, z ortopedami, pomagając im na przykład w jakimś tam przemieszczaniu płatów. Takim typowym przykładem jest onkologia. To, co się
to, co robi profesor Maciejewski w Gliwicach, że oni, prawda, nie dość, że resekują ten nowotwór, to jeszcze potem odtwarzają te tkanki, tak jak być powinno. Czasami się udaje to zrobić pierwotnie, znaczy wyciąć i od razu odtworzyć, albo w krótkim okresie czasu to się robi. To samo dotyczy piersi. Dzisiaj, proszę Panią, są takie wyspecjalizowane placówki, na przykład w Teksasie jest jedna taka, gdzie zgłasza się pacjentka do amputacji piersi, to wychodzi od razu z piersią zrekonstruowaną, najczęściej przez przeniesienie tkanek z brzucha i wytworzenie nowej struktury anatomicznej. Oni wykonują takich operacji, proszę Panią, 500, w granicach 500 rocznie. To w całej Europie Pani nie zbierze takiego materiału. Także to jest jakaś już taka super specjalizacja, z tym, że dla mnie osobiście to byłoby nie do wytrzymania. Ja kiedyś, jak pamiętam, przyjechałem pierwszy raz do Waszyngtonu, to poznałem się z kolegami, którzy nie zajmowali się niczym innym, jak znowu rekonstrukcją piersi przez wszczepianie implantów. Znaczy, wie Pani, jak to wyglądało? Że onkolodzy na sąsiedniej sali amputowali piersi, pacjentkę przewożono na ich salę, a oni wszczepiali implanty, pokrywali to. I oni to robili prawie dzień w dzień, od rana do wieczora. Ja bym oszalał chyba, jakbym miał tylko jedno takie zajęcie. No, ale potem zaczęli trochę więcej robić i dzisiaj chyba już tej sytuacji nie ma, ale mówię, takie dziwne przypadki się zdarzają. W książce przeplata Pan w sposób perfekcyjny te bardzo ciężkie przypadki rekonstrukcyjne z tym, co w tej chwili rozumiemy jako chirurgię plastyczną, operacji piersi, nosów. Czy takie przypomnienie, że ta chirurgia to nie jest tylko powiększanie piersi, to nie są takie lekkie, nazwijmy to w cudzysłowie, lekkie, przyjemne operacje, ale też poważna działka medycyny, do której należy podejść przede wszystkim z rozsądkiem? Proszę Panią, chirurgia estetyczna jest tylko gałęzią chirurgii plastycznej, która została formalnie tam jakoś trochę wydzielona jako towarzystwo w 1972 roku. I żeby uprawiać chirurgię estetyczną, trzeba mieć specjalizację z chirurgii plastycznej. To jest warunek sine qua non. Oczywiście oprócz tego zdarza się, że na przykład abdominoplastykę będzie wykonywał chirurg ogólny, ale on jest do tego jak gdyby wyszkolony, bo to jest jego działka, jego teren działania. Tak samo jak laryngolog, jeśli tylko potrafi, może zoperować nos, bo to jest w zakresie jego działalności. Natomiast nie ma takiej u nas specjalności jak chirurg estetyczny. I to trzeba podkreślić. Tak samo zresztą jak nie ma u nas specjalności specjalista medycyny estetycznej. Nie istnieje coś takiego. Są kursy, są szkolenia, programy, są lekarze uprawiający tą działalność, ale to nie są specjaliści. Nie ma formalnej specjalizacji, tak jak to ma miejsce najmniej na to we Włoszech, gdzie można się specjalizować z medycyny estetycznej. Może i u nas zaistnieje taka sytuacja, ale na razie tego nie ma. I nie sądzę, żeby kiedykolwiek była możliwość szkolenia wyłącznie w chirurgii estetycznej. To jest sprawa takiego ogólnego wykształcenia, najpierw chirurgii ogólnej, potem w tej chirurgii rekonstrukcyjnej, związana z bezpieczeństwem pacjenta, bo nie wszystko w chirurgii estetycznej będzie przebiegało gładko, miło i przyjemnie. Jeśli zdarzy się powikłanie, to trzeba umieć sobie z tym poradzić. A poradzi sobie zawsze lekarz ten lepiej, który ma jakąś wiedzę z chirurgii ogólnej i z tej chirurgii o charakterze estetycznym. To jest w interesie samych pacjentów.
Po przeczytaniu książki profesora nasuwa się taki wniosek, że w chirurgii plastycznej nie ma półśrodków. Nie ma czegoś w połowie, nie ma czegoś zamiast chirurgii. Tak jak mówi się o zabiegach niechirurgicznego liftu, nieinwazyjnego liftu, czy czegoś, co zastąpi te poważne operacje. No panie redaktor, trzeba dbać o to, co się mówi, prawda? No nie ma innej metody podnoszenia tkanek jak operacyjna. A liftingujące, prawda, maści, kremy czy czynniki, to jest bzdura. Przepraszam, że tak mówię bezpośrednio. Owszem, przy pomocy jakichś tam środków chemicznych można zwiększyć tonus, napięcie, obkurczenie się tkanek, prawda, ale nie można ich podnieść na wyższy poziom. No, to od czasów Newtona wiadomo, prawda, że jest prawo ciążenia, jest ta grawitacja i czy chcemy, czy nie chcemy, musimy się do tego stosować. I takie obiecywanie przysłowiowych gruszek na wierzbie, no nie przystoi lekarzom. Ale jest też troszeczkę tak, że coś, co pacjentowi wydaje się bardziej inwazyjne, bardziej być może problemowe czy kosztowne, w konsekwencji jest dużo lepszym rozwiązaniem, aniżeli metody zastępcze. To prawda. To prawda, dlatego jest takie niemieckie określenie Ersatz, prawda, taka namiastka. No, wiadomo jest rzeczą, że jeśli ktoś przyjdzie z dużym zwiotczeniem tkanek, policzków i szyi, no to jedynym sensownym rozwiązaniem jest pełny facelifting z tak zwanym smasem, czyli napięciem tej warstwy powięziowo-mięśniowej. Tertium non datur, tak jak mówili, prawda, jak mówili Rzymianie. I nie można pacjentce wykonywać jakichś tam zabiegów tonizujących, prawda, mających podnosić tkanki, bo tego się nie da zrealizować. To później psuje opinię całemu światu lekarskiemu, bo to są obietnice bez pokrycia i często w przypadku stosowania tych wypełniaczy permanentnych, to mogą być nawet szkodliwe. Profesorze, czy najnowsza książka, dobrze rozumiem, miała stać się uzupełnieniem czy poszerzeniem, uaktualnieniem Atlasu Chirurgii Plastycznej? Chyba tak, bo ten atlas to jest polsko-angielski taki dosyć skrótowy. On chyba wyszedł... 2004 rok, z tego co pamiętam. W 2004 roku. Z tym, że tam jest wszystko, powiedziałbym, aktualne. Ja bym tutaj nic nie ujął, ewentualnie bym tam może coś dodał. A ta nowa książka, ona traktuje wyłącznie o operacjach mających charakter estetyczny. Bo jak pani wie, no, nosy mogą być różne, pourazowe, związane z wadami rozwojowymi, porozszczepowe, prawda, czy nosy po część z ubytkami po jakichś tam wypadkach albo po chorobach. O tym w tej nowej książce ja nie piszę, prawda, bo to jest inna działka, inny przebieg, inny przedział, inny, powiedziałbym, wreszcie stopień trudności. A do kogo jest adresowana książka? Kto ma być jej odbiorcą? Pacjenci czy chirurdzy? I pacjenci, i chirurdzy, prawda? Żeby była orientacja, jakie są realne możliwości chirurgii plastycznej. A ta świadomość, że istnieje pewna różnica w stopniu trudności, jest po coś potrzebna, prawda, bo łatwiej jest zoperować nos, powiedzmy, gdybyśmy pani chcieli, chociaż nie ma do temu wskazań, zmienić jego kształt, bo ten nos jest prosty, kształt nie wykazuje żadnych anomalii, niż powiedzmy operować nos dziecka z rozszczepem i to z rozszczepem takim pełnym, jedno albo obustronnym. To jest inna skala, to jest 1 do 5, 1 do 10 skala trudności rośnie, prawda? Także to są trochę inne zagadnienia. Z drugiej strony znowu
w chirurgii estetycznej jest dopuszczalny mniejszy procent błędów. To wynika chociażby z tego, że pacjenci płacą za te zabiegi operacyjne. Pamiętam kiedyś w Szwajcarii taką rozmowę z moim przyjacielem. Po jakimś tam zabiegu operacyjnym zaczął mi opowiadać, jakie tam u nich były stawki za operacje estetyczne, do których zgłaszali się zresztą głównie obcokrajowcy. Bo Szwajcarzy to taki naród, że tam on oszczędza raczej, nie szaleje. Te stawki były bardzo wysokie, prawda? I jak ja wytrzeszczyłem oczy, bo to dla mnie to było w ogóle ogrom pieniędzy w sytuacji, kiedy w Polsce przecież te zarobki były dużo, dużo mniejsze niż w Szwajcarii, to ten Leo mi od razu powiedział, mi słuchaj, mówi, ale mówi, to kosztuje bardzo dużo, ale no excuse, nie ma wytłumaczenia, to się musi udać. Czyli chirurgom mniej się wybacza, chirurgom plastycznym? Wie pani, tak na to wychodzi, prawda? Bo jeśli powiedzmy operuje pacjenta, już wróćmy do tego rozszczepu wargi. Nos jest zwykle mocno zdeformowany, także utrudnia oddychanie, uniemożliwia wręcz nieraz wyjście na ulicę bez zwracania powszechnej uwagi. I o ile ten nos się naprawi w takim stopniu, że on wygląda prawie normalnie, no to pacjent będzie zadowolony i nie będzie głowy zawracał, że tutaj, prawda, może to skrzydełko byłoby o pół milimetra lepiej ustawione, gdyby było. Ale natomiast jak operuje się ze względów natury estetycznej i chodzi o pacjentki, czy pacjentów, którzy chcą mieć efekty nadnormalne, bo pani sobie wymyśliła, że będzie aktorką, prezenterką, modelką, prawda, czy bogato chce wyjść za mąż i musi wyglądać perfekcyjnie, to ona każdy milimetr niedokładności wyłapie, prawda, i będzie, przepraszam, mniej albo więcej marudziła. Może to niewłaściwe słowo, ale to trzeba o tym powiedzieć ze względu na to, że powikłania czy jakieś nieperfekcyjne, prawda, wyniki leczenia zdarzają się. Na przykład jedna z moich prac na temat perfekcji w chirurgii plastycznej krąży dookoła świata od dłuższego czasu i wszystkich to interesuje. Bo tam jest napisana ta prawda o tym, że czasami no, może się zdarzyć coś, co nie jest idealne. Wtedy, jeśli można poprawić, to się poprawia. Albo trzeba zastrzec od początku, że proszę panią, ten nos był już 4 razy operowany ze złymi skutkami i z tego nosa my już nie zrobimy perfekcyjnej struktury anatomicznej, że zawsze będą jakieś tam niedokładności. Profesorze, na zakończenie zapytam, kiedy ukaże się najnowsza książka i gdzie będzie można ją dostać? W druku. Żeby nie ten wirus, to chyba już byłaby wydrukowana, no ale nawet nie telefonuję, bo to jest wydawnictwo uniwersyteckie we Wrocławiu. Nie przypominam się, bo wiem, że na pewno tam jakieś są braki kadrowe, może ktoś poszedł na kwarantannę, czy nie daj Boże zachorował. Czyli widzów czekających na książkę profesora prosimy o cierpliwość, jeszcze chwilową. Ja wiem, wie pani, czekających na książkę to za dużo powiedziane. Okazuje się, że w Polsce jest sporo ludzi, którzy nie mają w ogóle żadnej książki. Nie przesadzajmy znowu z tym pędem do czytania. Najbardziej liczą się historie obrazkowe, prawda? To, co w telewizji jest pokazane. To jest prawda i sama prawda.
Natomiast ja i na pewno wielu moich widzów czekają z utęsknieniem na najnowszą książkę, chociaż ja już miałam to szczęście, że przedpremierowo ją przeczytałam. Profesorze, dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Bardzo dziękuję Państwu i do miłego zobaczenia.